Wśród tego ogólnego zamieszania i popłochu, nie spostrzegł nikt, że na zasłane trupami pobojowisko nowa przybyła osoba. Juliusz, dojeżdżając do mieszkania mandatariusza, posłyszał z dala wystrzał pistoletu. Po chwili spotkał się z uciekającym maziarzem, a stojąc prawie równocześnie z drugim wystrzałem przed gankiem, niemy i osłupiały z zdziwienia, przypatrywał się całej poprzedniej scenie. Co to znaczy? Co to jest? – zawołał, ochłonąwszy z pierwszego wrażenia. Na ten wykrzyk pierwszy podniósł się z ziemi policjant, któremu podobno największe groziło niebezpieczeństwo. Kula świsnęła mu ponad samą głową, że nieborak przytomność stracił w pierwszej chwili. Podniósł się teraz powoli i ostrożnie, jakby sam sobie nie dowierzając, obejrzał się dokoła z szeroko rozdziawaną gębą i okropnie na wierzch wybałszonymi oczyma. Co się tu dzieje? Zapytał na nowo Juliusz. E, rozbój jasny, panie, wybełkotał policjant. Wymówiony tytuł jasnego pana działał elektrycznie na szanownego mandatariusza i jego godną połowicę. Oboje naraz porwali się z ziemi. Mandatariusz stanął w strasznie głupiej pozycji i ledwie na niezgrabny zdobył się ukłon. Pani sędzina krzyknęła przeraźliwie na widok swego negliżu i szybko, jak kula, znikła w sieniach. Juliusz głośnym zaniósł się śmiechem. Mandatariusz opamiętał się. Trzydzieści lat jestem mandatariuszem! wybełkotał, szeroko rozkrzyżowując ręce, a jeszcze po dziś dzień nie zdarzył mi się podobny wypadek. A cóż się stało właściwie? powtórzył Juliusz, skacząc z konia. Okropna historia. Cyrku i kryminał nie zechce nawet uwierzyć. Czemu? Ach, panie dobrodzieju, to nie do uwierzenia! Juliusz zaczął się już niecierpliwić, rozciekawiony do najwyższego. Przestań, że się pan dziwić, przemówił z silniejszym naciskiem i odpowiedz raz na moje zapytanie. Mandatariusz połapał jakoś rozstrzelone myśli i ją opowiadać całe zdarzenie. Juliusz przysłuchiwał się z nadzwyczajnym zajęciem. Twarz jego mieniła się coraz więcej. Domyślił się zaraz... Że zuchwały zbieg był to ten sam maziarz, którego według zeznania łańczuka niedawno kość z Eugenią oczekiwali przed dworcem i który tej jeszcze nocy miał być u starego klucznika. Rozpamiętując i kombinując cały tok wypadków, przyszedł łatwo do przekonania, że pod sukniami i pozorem maziarza wcale jakaś inna ukrywała się osoba. Lecz któż mogła być ta osoba? I na to łatwa znachodziła się odpowiedź. Zapamiętały opór przeciw rewizji, niezwyczajne uzbrojenie, objawiona śmiałość i zręczność, i to skore narażenie się na najwyższe niebezpieczeństwo, byle tylko ujść u więzienia, wszystko to naprowadzało w owych czasach na pewien nieomylny zdasie, ślad. Juliusz uderzył się w czoło, jak gdyby mu się nagle jakaś ważna rozjaśniła zagadka. W jego bujnej, rozpalonej wyobraźni, urocza postać Eugenii, cudownym naraz olśniła się blaskiem. Z pięknej, dowcipnej, szlachetnej dziewczyny stała się naraz romantyczna bohaterka, kapłanka wielkiej idei, uczestniczka wielkich zamiarów. Im silniej jednak ustalało się w nim to przekonanie, tym większy ogarniał go niepokój. Tajemnemu jej działaniu zagrażało odkrycie. Nad niebezpiecznymi jej związkami groźne zawisło niebezpieczeństwo. Niedawne odkrycia łańczuka i świeże zdarzenie w Dominium musiałyby, dochodząc zestawione razem do wiedzy z wierzchowności, podsycić jej poprzednie podejrzenia i wywołując ściślejsze śledztwo, mogły łatwo naprowadzić na ślad całej tajemnicy. W takim razie jakże srogie niebezpieczeństwo zagrażało Eugenii i reszcie współdziałających osób. Mandatariusz w niskim ukłonie zgiął się w dwoje. — Przepraszam uniżenie pana, dobrodzieja, nie uważałem, roztrząsałem, kto jest ten maziarz i wiem już, wiem, niech miesiarczysty siarczysty piorun. Juliusz niespokojnie obejrzał się dokoła i nowym, niecierpliwym gestem przerwał dalsze, triumfujące wynurzenia się mandatariusza. — Panie dobrodzieju, to jeden z tych, z tych emisariusz. Juliusz zatrgał z lekka. — Szepnął niespokojnie. Pst! powtórzył mechanicznie mandatariusz. Młodzieniec szybko przeszedł się po pokoju. Panie Gongolewski, ozwał się po chwili namysłu. Sądzę, że mogę panu śmiało zaufać. Mandatariusz z uroczystym milczeniem pochylił głowę na piersi i tylko z podełba zerknął na młodzieńca. Słuchaj pan, ciągnął dalej Juliusz, otrząsając się z wszelkiego wahania. Cały dzisiejszy wypadek musisz pan jakoś, no tak zręcznie, no, tak jakoś zupełnie zatrzeć i zagładzić. Twarz mandatariusza na krótką chwilkę szczególniejszym rozpromieniła się zadowoleniem. Mam go, poszepnął w duchu. <laughs> Krząknął poważnie, pokiwując głową. Juliusz coraz niespokojniej wpatrywał się w jego twarz. Jakże zapytał. Mandatariusz ciągle kiwał głową, jakby się z jakimiś ciężkimi ważył myślami. – Trudno, bardzo trudno – szepnął. – Trudno? – powtórzył Juliusz. – Tarara – mruczał pan sędzia z pozornym zamyśleniem i nadymał się coraz więcej. No – Cóż więc? – naglił niecierpliwie Juliusz. – Tam – mruknął pan mandatariusz i rozkrzyżował ręce. – Uda się? – – Pieniądze u tych łajdaków, wszystko mogą, ale to łotry na wielki kamień, fiu fiu, fiu potrzeba ogromnie poforsować, mniejsza oto, parę setek, bierz licho. – Mandatariusz aż oblizał się z radości. – Ja się sam narażam, ale to nic – mruknął zerkając z podełba. – Będę pamiętał o tym i potrafię panu nagrodzić. – O, panie dobrodzieju – kłaniał się mandatariusz – żeby tylko dekret nie odebrali. Poszepnął po chwili w tragicznej stawiając się pozycji. Zapewniam panu w takim razie dzisiejsze utrzymanie pod koniec życia. Mandatariusz odkrząknął głośno i z impetem potarł czoło. Ha! w Bogu nadzieja, przemówił. Spróbuję z tym tałałajstwem. Strażników potrzeba odwieść od zaskarżenia, a u policjanta i aktuariusza okupić milczenie. Jak pan uważasz? – A co będzie potrzeba? – dodał mandatariusz z pewnym wielomownym poruszeniem ręki. – Zarządzasz pan w moim imieniu od Girgilewicza. Mandatariusz ukłonił się w milczeniu. – Ale jeszcze nie dość na tym. Mandatariusz nastrzykł uszy i wydał nią wargę. Juliusz prawił dalej. – Ołańczuk przybędzie tu dzisiaj z zaskarżeniem przeciwkościowi Bulijowi. – Podejrzewa go, że w spółce z tym właśnie maziarzem okrada dwór Żwirowski. Pan Gongolewski uważnie pokiwał głową i nieznacznie łypnął oczyma. Jego zeznania mogłyby ściągnąć śledztwo. Rozumiem. Potrzeba by je także złożyć ad acta. Ale oprócz tego, chodzi jeszcze mm, przeszkodzić Ołańczukowi, aby nie udał się wprost do kryminału. Wpakuje go do aresztu na parę tygodni. Juliusz zawahał się i zmarszczył brwi. Mandatariusz uśmiechnął się z zaufaniem. – Mam właśnie wyborny pretekst pod ręką. W buczałach skradziono konia. Rzucę podejrzenie na Mykite Ołańczuka. Juliusz wzruszył ramionami. – Ha! Kiedy inaczej być nie może. – Tylko, że tego łotra potrzeba żywić, poderwał mandatariusz z indygnacją. – Policzysz pan sobie u mnie każdy dzień. Mandatariusz swym zwykłym, uniżonym odpowiedział ukłonem. No, mogę się tedy zupełnie spuścić na pana, zapytał Juliusz, jakby do ostatecznego utwierdzenia się. Ręczę za wszystko sumieniem zawołał mandatariusz z uroczystą dobitnością. Juliusz podał mu rękę i po krótkim pożegnaniu wyszedł z kancelarii. Pan mandatariusz odprowadził dziedzica aż na ganek, sam przypadł przytrzymać strzemiona i nie przestał kłaniać się uniżenie, aż koń cwałem pomknął na gościniec. Teraz zaś zmieniła się nagle cała jego postać. Wyprężył się sztywnie, brzuch wypiął naprzód, ręce schował do kieszeni i z promieniejącą zadowoleniem twarzą wracał powoli do kancelarii.